Witajcie kochani, cieszę się bardzo, że ten dzień chcecie spędzić razem ze mną. Na sam początek chcę wspomnieć o tym, że w maju wypuściłam Słowa, które leczą, słuchowisko w 30 odcinkach, cudowny cykl 30 opowieści z mojego życia. Jak Bóg pokazywał mi swoje serce, kiedy nawiązywałam relację z Nim głęboką, kiedy On pokazywał swój charakter, swoją twarz. I to mnie uzdrawiało. Uzdrawiało to moje serce, moje niskie poczucie wartości, przeprowadzało mnie przez trudny czas. To wszystko również było splecione ze słowem od Boga, z Biblii, które mnie uzdrawiało, dlatego słowa, które leczą. Ponownie to słuchowisko wyciągam, że tak powiem, z lamusa, bo wiem, że zbliżają się święta i być może chcesz sprawić sobie prezent albo być może komuś innemu, kto potrzebuje takiego podniesienia 30 dni takiej terapii, gdzie kłamstwa, które były wypowiadane na nasz temat, które uszkodziły naszą duszę, upośledziły nas w pewien sposób, sprawiły, że chorujemy, nie doświadczamy Bożej pełni, mogą być zastąpione przez Bożą prawdę i przez medytowanie, rozmyślanie nad Bożym Słowem, nad potęgą, wspaniałością, miłością Jego do nas, może nas uzdrowić. I bardzo wielu osobom już to słuchowisko pomogło. Dostaję mnóstwo maili. Znajdziesz link do niego tutaj, również w opisie tego filmiku. Zapraszam Cię, ponieważ jest to naprawdę bardzo dobry produkt, który kosztował mnie wiele miesięcy pracy, ale który wiem, że służy bardzo dobrze. Również forma audio jest bardzo użyteczna na spacerach, podczas podróży samochodem. Takie 20 minut dziennie działa naprawdę cuda. Tak więc zapraszam Ciebie. Korzystaj z tego, co stworzyłam, bo wierzę, że może Tobie pomóc, może zmienić Twoje życie. A teraz już zapraszam Ciebie do kolejnego odcinka. List do Rzymian, 14:11. Ostatnio w sobotę żeśmy rozmawiali o tym, że Bóg nasz jest potężny, potężniejszy niż jacykolwiek wrogowie, niż cokolwiek diabeł próbuje nam zrobić. On jest potężniejszy i każda góra, która staje na naszej drodze, może być wyrwana z korzeniami, wrzucona do morza. Może być unicestwiona, dlatego że nasz Bóg jest potężny. I dzisiaj chciałabym kontynuować w tym duchu. To jest jedno z moich w ogóle ulubionych takich zdań, cytatów, wersetów, ulubionych tematów, na które uwielbiam przemawiać. Odwaga, wytrwałość, nieustępliwość, zwycięstwo. Zwycięstwo. Może dlatego, że jestem dosyć wojowniczą osobą, Bóg mnie taką uczynił i łatwiej mi się walczy niż nie walczy. Lubię zwyciężać, lubię być na podium. Wierzę, że też Bóg do tego nas przeznaczył, żebyśmy byli więcej niż zwycięzcami. Dlatego dzisiaj list do Rzymian, 14 rozdział, 11 werset. Jest bowiem napisane, jak żyje, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Wiecie, ten werset można różnie rozumieć, jak to każdy, kiedy wiemy, że większość świata nie wybiera wcale Boga i wcale nie uznaje Go za swojego Pana i Króla i żadne kolano się jeszcze nie zgina. To znaczy, zginają się kolana tych, którzy wierzą, ale nie wszystkich. Jak to jest możliwe, skoro jest zapowiedziane, że część ludzi pójdzie na potępienie? I no to znaczy, że jednak nie wszyscy. A potem sobie myślę, być może nawet wrogowie Boga będą musieli w pewnym momencie uznać, że On jest Panem. I oczywiście nie w takim znaczeniu, Ty jesteś moim Panem i teraz będę Tobie służył z miłością, ale na zasadzie, że będą czuli porażkę swojego stylu życia, swoich wartości i będą musieli przyznać, że Bóg ma rację. On ma rację. Ale niekoniecznie będzie to oznaczało nawrócenie dla nich. Niekoniecznie to będzie oznaczało poddanie się Bogu. Będą woleli zginąć z dala od Boga, niż mu się poddać. Aczkolwiek mogą uznać Jego potęgę. Każde kolano się ugnie. Niektóre kolana uginają się z miłością, z oddaniem, z powodu odczuwania głębokiej łaski od Boga. A niektóre kolana zginają się, ponieważ uginają się pod naporem swoich grzechów, nieprawości, no i
doświadczając mocy Bożej, nie mogąc temu zaprzeczyć, że Bóg ma moc. I dlatego będą musieli ustąpić i będą musieli uznać, że są pokonani, dlatego ich kolana się ugną w poddaniu, które wyraża porażkę. Każdy język też będzie wysławiał Boga. Każdy język, który zobaczy wielkość Boga, każdy człowiek, który widzi, jak jest potężny, będzie musiał go wysławiać, będzie musiał oddać mu cześć. I znowu niektórzy ludzie będą oddawali cześć dlatego, że go kochają, a niektórzy dlatego, że będą musieli. Nie sądzę, żeby to znaczyło, że wszyscy ludzie na świecie będą zbawieni. Byłoby to piękne, ale raczej utopijne. Widzimy, co się dzieje, widzimy, jak wielu ludzi już do tej pory zmarło, niepojednanych z Bogiem, nie wyznawszy swoich grzechów, w zatwardziałości swojego serca. Tak jest, będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Będzie również zmartwychwstanie niesprawiedliwych, czyli tych, którzy Boga nie wybrali. Oni również zostaną zbudzeni z martwych po to, żeby pójść na sąd, po to, żeby otrzymać, no to nie jest nagroda, ale żeby otrzymać z rąk Boga zapłatę za to, co zrobili, a czego raczej nie zrobili, że nie wybrali Boga jako swojego Pana. Ten werset mówi mi również o tym, że to jest tylko kwestia czasu. To jest tylko kwestia czasu, jak każde kolano, każdy język będzie musiał przyznać, że Bóg jest potężny. I tak jak Jezus powiedział, że jest kamieniem węgielnym i to jest taki kamień, o który niektórzy się roztrzaskają, a na niektórych upadnie, również robiąc tutaj jakby dwie grupy ludzi, tych, którzy sami się zdecydują roztrzaskać na tym kamieniu, czyli sami uznają, że Bóg jest potężny i przyjmą Go jako swojego Zbawiciela, a ci, którzy tego nie uznają, to ten kamień spadnie na nich i ich zmiażdży, czyli ich zabije. To jest to rozróżnienie, co my robimy w obliczu światła. Czy zbliżamy się do światła, żeby było widać więcej jeszcze grzechów, żebyśmy mogli je wyznać, żebyśmy mogli się ich pozbyć? Czy też ta ekspozycja na światło sprawia, że my nie chcemy nic oddać, nie chcemy oczyszczenia i wtedy chowamy się i odsuwamy od Boga i wchodzimy w cień, tak żeby światło nie pokazywało naszych grzechów, żebyśmy nie czuli dyskomfortu. Jakby tutaj cały czas zachodzi taka walka również o nasze serca, nawet jako wierzących, nawet jeżeli żeśmy kiedyś wybrali Jezusa jako swojego Zbawiciela. Cały czas toczy się walka o to, jak blisko będziesz swojego Zbawiciela, jak mocno będziesz z Nim w związku, czy będziesz czerpał od Niego, czy będziesz brał od Niego łaskę po łasce, czy będziesz napełniał się Jego duchem, czy będziesz wzrastał duchowo, czy też będziesz się tego bał, będziesz tego unikał, unikał konfrontacji, unikał tego, żeby Bóg do ciebie mówił, bo będziesz się niedobrze czuł, dyskomfort będziesz czuł, kiedy On będzie do ciebie mówił. Tutaj jakby cały czas zachodzi walka o nasze serce. I teraz chodzi o to, żeby codziennie uznawać i wysławiać Boga, klękać przed Nim, oddawać Mu cześć. To oznacza również to, że pozwalamy Jemu czynić się swoim życiem to, co On chce. Nie tylko czerpiemy błogosławieństwa, ale również rozumiemy, że On może zarządzać nami. Oddajemy Jemu prawo do tego, by to On decydował o naszym życiu. Tutaj cały czas toczy się walka, czy ja to zrobię, czy ja podejdę bliżej, czy ja oddam się w Boże ręce, czy też się tego boję i wolę po swojemu. I dokąd mogę po swojemu, to jestem daleko od Boga. Dopiero kiedy jest bardzo ciężko, to wtedy do Niego przychodzę i wtedy może ulegam. Ach Boże, chcemy dzisiaj przyjść do Ciebie blisko. Chcemy oddać Ci cześć. Chcemy wysławiać Twoje imię, chcemy klękać przed Tobą. Chcemy uznawać, że Ty masz prawo do naszego życia. I wiemy, że czasami boimy się tego. Boimy się zmiany, boimy się, że będzie gorzej. Boimy się bólu, który jest związany ze zmianą stylu życia, zmianą nawyków tego, że może, nie wiem, będziemy musieli robić nowe rzeczy, które są przerażające, do których Ty będziesz nas namawiał. Ale wiemy, że Twoja wola dla nas jest najlepsza. I to jest najlepsze, co możemy wybrać, to właśnie Twoje ścieżki. Dlatego chociaż się boimy, przychodzimy do Ciebie, otwieramy swoje serca, chcemy rozbić się o Ciebie, Jezu. Chcemy rozbić się
Chcemy, żebyś to Ty już żył w nas, a nie my sami od własnych siłach. Chcemy zwyciężać w Twoim imieniu. Chcemy oczekiwać zwycięstwa i widzieć, jak wrogowie nasi, Twoi, muszą ustąpić i muszą uznać, że jesteś królem. Wyczekujemy tego dnia, kiedy już nie będziemy widzieć ludzi, którzy się chełpią swoją nieprawością, w jakiejś pysze, w niesprawiedliwości żyjąc, w brudzie. Tylko będą musieli uznać, że Ty istniejesz, że Ty jesteś potężny i że to, w co wierzyli, było po prostu jakimś pyłem marnym. To było wszystko bez sensu. Ale sami też nie chcemy być po tej stronie. Chcemy być tymi, którzy wybierają Ciebie i idą za Tobą każdego dnia. Dlatego dzisiaj modlimy się o oczyszczenie naszych serc, o pragnienie, by być bliżej Ciebie, by nie bać się Ciebie, by pozwalać Tobie dokonywać zmian w nas i prowadzić nas w nowe miejsca, które są fascynujące, które nie są przerażające. Są nowe, są może nieznane, ale są wspaniałe. Dziękujemy Ci, Boże, za to. Amen. Amen, kochani. Jak zawsze zapraszam do dyskusji, do udostępniania tego odcinka. Jeżeli czujesz, że komuś to się przyda, kliknij udostępnij, pobierz link, pójdź gdzieś na Facebooku albo SMS-a na Messengerze do kogoś, kogo znasz. Powiedz, to jest fajny filmik, tylko 10 minut, przesłuchaj koniecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w czwartek. A w środę jeszcze wieczorem jest kolejny odcinek Góry Modlitwy, taki live o godzinie 20:00. Również na ten czas Ciebie zapraszam. Do zobaczenia, z Panem Bogiem, pa!